poleci, to u nas czy u sąsiadów? Ze ścianą. A to z radia czy z kompaktu? Skąd mogę wiedzieć, zapukaj, zapytaj. No a co to jest to, to Don't Stop Gigi, co to jest? Coś sąsiad wspominał jakimś Pilichowskim. Puchowski? Pilichowski. Pilichowski? Nigdy nie słyszałem. Nie, też nie. To chyba z Warszawy, nie? Podobno. No, tamte umieją grać. Wiadomo, ze stolicy. Cholera, chyba się przyciąłem. Dzwoni szwagier Leszek, że na Grochowie znalazł jakiegoś basistę. Podobno jest tak dobry, że sam Markus pod stół się przed nim chowa. No nie wiem. Jakieś takie nazwisko na pi, ale dokładnie nie pamiętam. No, bierzemy. Tak. W ogóle to ja nie lubię grać 13, ponieważ generalnie 13 trochę mnie wkurza, chociaż nie zawsze. Są dwie 13. Dwa razy liczba 13 się pojawia w moim życiu bardzo szczęśliwie. Jedyne co się nie udało, to niestety część utworu Szyjmy na basie z młodymi basistami. Niestety z przyczyn niezależnych od nas ta część koncertu miała pewien defekt. To był problem związany z tym, że niestety nie udało nam się w odpowiedni sposób zapewnić dodatkowych 5 sygnałów gitary basowej. Z tego miejsca pragnę bardzo podziękować wszystkim 5 basistom, którzy brali udział w tym utworze. Kuba Lipiński. Krzysztof Słomczyński, Paweł Gajda, Michał Stępień, Wiesław Ruszowski, i radzę wam, żebyście je zapamiętali, bo już niedługo będziecie mogli powiedzieć, że słyszeliście o nich, zanim zrobili wielką karierę. Żyjemy w takich ciężkich czasach, że kiedy wreszcie komuś udaje się znaleźć na takiej imprezie jak Saturn Blues Festival w Tarnobrzegu, to chociaż przez jeden dzień można się poczuć jak na jakichś wczasach albo coś takiego. Ten festiwal i ludzie, którzy pracują przy tym festiwalu, mogę porównać do muzycznej owczarni w Jaworkach. Jest kilka takich magicznych miejsc i magicznych koncertów w Polsce, które przyciągają ludzi z różnych miejsc. Po to tylko, żeby jednego dnia spotkać się i przez chwilę nawzajem muzycy i publiczność po prostu poczuć się bardzo dobrze, albo jak mawia Michał Wiśniewski, wręcz zajebiście.